Witam Was kolejnego dnia. Dzisiaj jest piątek i niestety ten dzień zaczął się kiepsko, ponieważ straciłem nagrania z ostatnich dni, które nagrałem na pokecie. A wszystko przez to, że prawdopodobnie mam jakoś chyba uszkodzone porty USB na przednim panelu komputera i w trakcie dzisiaj zgrywania rozłączyło mi kartę pamięci. Było to dwukrotnie i za drugim razem kazano mi sformatować dysk, aby żeby go uruchomić. Muszę po prostu nauczyć się, żeby przegrywać materiały częściej. To raz, a dwa, może bardziej bezpiecznie jest podpiąć poketa pod komputer i wtedy przegrywać, niż wyciągać kartę, wkładać w adapter do kolejnego adaptera i dopiero do komputera. No, tak czy owak, aktualnie od prawie 5 godzin pracuje program do odzyskiwania danych. Przeważnie tym programem udaje mi się odzyskać głównie zdjęcia. I w sumie chyba na zdjęciach mi najbardziej zależy, bo raczej filmów nie odzyskam, ale zobaczymy. A może mi program zaskoczy i czekaj, skoro ja nagrywam. I może program mnie zaskoczy i akurat odzyska mi te dane, ale to zobaczymy. Tak czy owak będzie pewnie odzyskiwał do godziny 20 któreś. No, więc taki się piąteczek rozpoczął. Jadę już sobie do pracy. Dzisiaj tylko półtorej godziny z jedną grupą. A od 6,5 godziny program pracuje i odzyskuje mi dane z karty i jakoś tak, jak to się mówi, nie widzę tego. Nie widzę tego, aby te dane odzyskał. Znaczy, może zdjęcia to jeszcze odzyska, ale filmy wątpię. No trudno, Boże. Poszły filmy z kilku dni, pewnie prawdopodobnie niewielka strata, jak to się mówi. Chociaż poszedł film z timelapsa, jak robiłem remont swojego warsztatu. No ale trudno, Boże. Jak skończę remontować całkowicie, to tak czy owak nagram Wam jeszcze materiał pokazujący, jak to wygląda teraz. Więc nie da się przejmować. Co to jest w porównaniu z wiecznością? Ale mówię, nauczka na przyszłość. Muszę przegrywać materiały, podłączając poketa do portu USB, a nie bawiąc się poprzez adapter do adaptera i dopiero do portu USB. Nie. Lepiej robić to przez samego poketa. Myślę, że będzie bezpieczniej niż bawiąc się przez adaptery. A, życie. Dalej od chyba 2 godzin wisi mi, że odzyskało na razie 51 zdjęć. I pewnie jeszcze będzie ten program pracował z dobre 5 kolejnych godzin. Więc trudno. Nie przejmuję się. Nie jest to, jak to się mówi, jakieś materiały, nie wiem, warte mojego życia czy coś takiego. No ale coś ciekawego. Rozwala się do mnie nowa firma, która chciałaby nawiązać jakąś tam formę współpracy, zaprezentować produkty w ich ofercie nowe od Xiaomi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dopiero wymieniliśmy się 2 mailami. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. No bardzo ładnie się, rowerzysta, wbiłeś. O Jezu, naprawdę, ja zjeżdżąc autem po moim mieście, trzeba mieć oczy dookoła głowy. Ludzie naprawdę nie mają wyobraźni. Uważają się za panów życia i śmierci. A naprawdę, zamiast popatrzeć, zaczekać, aż samochód się zatrzyma, to ja rozumiem, że może są i na prawie, tak? Bo próbują wbić się na przejście dla pieszych. No ale kurde, przed maskę auta prawie. Życie. Dobra, do pracy. Witam Was kolejnego dnia, sobota. No i niestety nie udało odzyskać się danych z karty, ale ja się spodziewałem, że jeżeli chodzi o filmy, to jest to prawie nierealne. Wiem, że może są jakieś programy lepsze i droższe,
ale ja mam licencję wykupioną na jeden z programów i to jeszcze ta licencja była wykupiona w trakcie, kiedy na topie był Windows XP. No i mam taki właśnie program jeden i powiem Wam szczerze, że no, nie dał sobie rady. Ten program nie dał sobie rady, pewnie może jakieś z nowsze technologie dałyby sobie radę z odzyskaniem tych filmów, ale aż tak mi na tym nie zależy, aby inwestować w to jakiekolwiek pieniądze i czas, też swój czas. Trudno, 2 dni poleciały w kubeł, możliwe, że opowiem te dni w ciągu najbliższych vlogów i tak dalej, ale dzieciaki były w domu, co, dzieciaki chore zostały w domu. I jeszcze co się zmieniło, to tylko to, że swój warsztat tam lekko zmodyfikowałem. To też miało być na vlogu, nie będzie. To kiedyś Wam pokażę ten warsztat po prostu już po całkowitej metamorfozie, dokładnie. Dobra, jadę teraz do sklepu budowlanego, muszę jedną rzecz kupić. I dzisiaj zapowiada się lekko pracująca dla mnie sobota, majsterkowa, można powiedzieć, między innymi. Ale część może będzie na tym vlogu, a część pokaże się może na jakimś innym vlogu za jakieś 2 tygodnie, bo muszę tak zrobić, bo muszę tak właśnie zrobić. Wow, się rozgadałem na początek, ale mam troszkę dzisiaj więcej energii w sobie, bo poszedłem wczoraj szybciej spać. Nie było wczoraj dnia filmowego, ponieważ no, mój synek dokazał nam wieczorem, więc dostał karę i wczoraj dnia filmowego nie było. Po prostu już moje dzieci chodzą po ścianach, bo nie chodzą do przedszkola i no, nie chodzą po ścianach w domu. Co z tego, że człowiek poświęca im uwagę ile może, to i tak dzieci chcą bawić się z dziećmi, o tak powiem. Chcą obcować z dziećmi. Moja córeczka co chwilę do mnie, kiedy wyjdziemy na plac zabaw, kiedy to, kiedy tamto, no nie może. Jeszcze wyjść na plac zabaw nie może. Ale powiem Wam, że leczenie daje rezultaty. Mój syn, można powiedzieć, że jest już zdrowy. Chociaż wczoraj dobrze, że kupiłem tę flegaminę, bo dzisiaj na przykład już dużo, dużo mniej kaszle. Odkrztusił tą flegmę, która prawdopodobnie zalegała w jego organizmie. Płuca. Tak, chyba tak. No, jeżeli chodzi o córeczkę, też dzisiaj widać poprawę po niej, że jest lepiej, leczenie zakończymy gdzieś tak w okolicach poniedziałku. Dobra, powiem Wam, w nocy padało, ale dzisiaj jest piękne słoneczko z rana, co nas raduje, każdy lubi, kiedy słoneczko świeci, na propsie. Dobra, to co chciałem, to kupiłem. Aby jest to zamek po prostu, jakiś tam uniwersalny, szmery, bajery na drzwiowy, na płytkowy, nie wiem jak się to dokładnie nazywa. Dobra, jadę do domu, do rodziców tym razem. Podobają mi się roślinki, które aktualnie są na topie w słoikach, w takich różnych naczyniach w Leroyu, ale nie wiem czy kurde, podobają mi się, ale nie wiem czy mam na to miejsce w warsztacie. Żeby troszeczkę, jak to się mówi, ten warsztat ładniejszy był, ale chyba na razie tam za dużo szrotu, aby w coś takiego się bawić. Jeżeli go po prostu odgracę, to dopiero wtedy pomyślę o jakichś słoiczkach i tak dalej, i tak dalej. A to może nastąpi w poniedziałek, wtorek, bo część rzeczy planuję wtedy wywieźć do rodziców. Już planowałem w tym tygodniu, ale że się dzieci rozchorowały, to nie było możliwości powywozić niektórych rzeczy. No trudno, życie. Dobra, jadę teraz do rodziców. Muszę tam ojcu zainstalować aplikację jedną, bo ten system, co jemu dałem w tym małym laptopku, który tam któregoś tam dnia robiłem, przetłumaczyłem na język polski, ale teraz jak próbował zainstalować Liberty Office albo tam Open Office, nie wiem co tam próbował instalować, tych darmowych office'ów, to ma tylko język angielski, tak jakby wykrywał, że domyślny język systemu jest językiem angielskim. Wydaje mi się, że to zmieniłem w ustawieniach w panelu. No ale spoko, nawet jak wykrywa, że to jest domyślny język, to przecież można to w samym programie ustawić, aby on domyślnym, żeby zmienić język programu
Office. No, dobra. Jadę, zrobię to szybciutko. Potem wracam do domu. Tam muszę kilka rzeczy ogarnąć. I dzisiaj prawdopodobnie jeszcze raz udam się do rodziców. Ewentualnie jutro z samego rana. Muszę im tam kilka rzeczy zamontować. Ale chyba tego w tym vlogu nie umieszczę. Umieszczę to we vlogu, ale opublikuję tego vloga za kilka dni. Za kilka dni albo nawet za kilkanaście dni go opublikuję.